Elon wszystkim. Chciałem wam pokazać, jak wrzucić w staking w pool płynności tutaj na Delizium. Ogólnie ja chcę tutaj wrzucić sobie w tego pula płynności około $500, no i zamrozić na 24 miesiące. Już wam pokazuję, jak to zrobić. Ogólnie musicie mieć już konto założone, możecie to podłączyć za pomocą MetaMasku, tak jak ja to zrobię teraz. Klikamy Connect, pojawi nam się informacja o połączeniu portfela, podpisujemy tą wiadomość, no i pojawi nam się już konto. No i tutaj mamy zakładkę Stake. Przechodzimy oczywiście tutaj w pool płynności. Zobaczcie, 604%, $220 000 w tym momencie tam zamrożone. Dajemy tutaj stake. Ja wybieram całe moje LP tokeny. Klikam 24 miesiące, to będzie 602%. No i klikam sobie tutaj. Zobaczcie, tylko mam switch to BNB Smart Chain to stake. Zaraz zobaczymy, czy mam tutaj BNB Smart Chain. Mam, nie wiem, o co chodzi. Jeszcze raz zaraz sprawdzę. Dodałem sobie sieć tutaj jeszcze raz poprzez właśnie Chainlista. Zaraz sprawdzimy, czy to będzie śmigać. Tą stronę odświeżymy na wszelki wypadek. No coś mi dzisiaj tutaj pod górkę z tym wszystkim. Ogólnie LP tokeny można też kupić. Wam pokażę, w jaki sposób. Tutaj przechodzicie na stake i dajecie get agi USDT LP. No i przechodzi wam po prostu na PancakeSwap'a. Tutaj można te tokeny sobie, jak widać, stworzyć. Ja mam smart chain, więc powinno być ok tym razem. Dodałem na nowo tą sieć. No i sprawdzimy, czy da się to zamrozić. No nie, mam ciągle problem. Nic, pokombinuję i zaraz wrócę do nagrywania. No dobra, chyba poszło. Miałem tutaj informację, że staking, processing i będzie za niedługo zakończony. Zobaczcie. Poczekamy chwilę, czy to wszystko ruszy. Ja jeszcze raz na wszelki wypadek wezmę to tutaj, po prostu odświeżę i sprawdzimy, czy to się zaakceptowało. Czasami są jakieś wyzwania. No mamy Binance Smart Chain, wszystko jest ok. Tych sieci, zobaczcie, jest tutaj mnóstwo. Jest. W ogóle to przełączę najpierw sobie tutaj na sieć Ether. I zobaczymy jeszcze raz. Damy stake max 24 miesiące i teraz o, pojawił się ten, przełączenie sieci, switch to smart chain. Jeszcze raz zobaczymy, przełączamy tutaj na smart chain. W ogóle to najlepiej chyba pousuwam te sieci najpierw, czyli zobaczcie, ustawienia sieci. Klikniemy na scroll, pojawi nam się tutaj takie coś. Usuniemy i dodamy na nowo. Tutaj mam smart chain. Zamykamy. Przechodzimy jeszcze raz na chain list. Dodamy sieć. Approve. Przełączymy. Wracamy na Delizium. Odświeżamy to. Tutaj już powinienem mieć smart chain, wszystko się zgadza. Tu nam się normalnie łączy. Zobaczymy, czy da radę to po prostu przełączyć. Jest automatyczne dodanie sieci. Przełączamy sieć. Sprawdzamy, czy jest przełączone. No jest przełączone. A dlaczego nie chce się zastejkować? Nie mam pojęcia. Teraz coś tutaj się pojawiło, może wyskoczy nam wiadomość, że wszystko jest ok, także czekamy na chwilę. Wszystkiego trzeba spróbować. Odpaliłem sobie MetaMaska na Brave, no i próbujemy jeszcze raz, zobaczymy, co tutaj będzie. Ogólnie zobaczcie, no jaja są po prostu z tym MetaMaskiem. Wiem, dlaczego tutaj pojawia się takie coś, bo mam po prostu sieć BSC, nie mam z tym żadnego problemu. Jeszcze raz usunę tutaj tą sieć i spróbujemy po prostu to ogarnąć, ale naprawdę dziś jest mega pod górkę, jak widać. Zobaczcie, BSC. Tutaj nie usunę, bo muszę zmienić na inną, czyli dajemy główną. Klikamy tutaj, usuwamy tą sieć. Nie ma żadnej sieci. Łączymy się na nowo tu ze stroną. Po prostu najprościej jest to zrobić w ten sposób. Dajemy stake.
dodaje nam manualnie sieć, widzicie? Dajemy approve, zmieniamy na tą sieć, próbujemy jeszcze raz i pojawia nam się taka informacja i w sumie ja stanąłem na tej informacji i czekam, czy się coś wydarzy. Już drugi raz, także daję temu chwilę spokoju. Proszę Państwa, próbuję to zrobić przez Trust Wallet. Ogólnie to, zobaczcie, zaloguję się tutaj portfelem, Trust Walletem, wybrałem BSC, klikam, mam Delisium, mam Binance Smart Chain, daję Connect, łączy się mi portfel, tak jak widać, teraz potwierdzam, jestem połączony, daję stake, wybieram max, 24 miesiące, klikam, no i pojawia się informacja, a po chwili wyskakuje podpisanie kontraktu i o to mi właśnie chodziło. Teraz zobaczcie, mam top up BNB chain, ale ja mam na fee. Ja mam na fee, więc robimy confirm i po prostu zatwierdzamy to. Zobaczymy, czy wszystko będzie ok. Jeszcze raz. No jest, w końcu, 520 tokenów, $578 mam w stakingu. My position, zobaczcie, tutaj będą się zarabiać agi. Przechodzimy na komputer, znalazłem rozwiązanie, a co? Jesteśmy już tutaj na komputerze, zobaczcie, wszystko się zgadza, także się cieszę, że mi się to udało zrobić. Tu mamy my position, tutaj się stakuje. Mamy DMA Boost, tu oczywiście można sobie to zboostować. Ja tutaj na tym koncie nie mam żadnego DMA. Zobaczcie tutaj Unlocks in 719 dni, bo to było na 24 miesiące. No i po prostu teraz zarabiamy. Tutaj jest Harvest, można odbierać te tokeny, więc niech to sobie leci. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy sobie z tym poradziliście, jeśli w ogóle wrzucacie tutaj w staking. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, to są tylko i wyłącznie moje prywatne ruchy, ale dzielę się z Wami, bo można tutaj ładny procent zacząć zarabiać. I teraz jeśli to na przykład policzymy, no to zobaczcie, mamy 620% rocznie. Jeśli wrzuciliśmy $520 plus 600%, no to jest $3,120 w rok, ale oczywiście to się będzie zmieniać moim zdaniem, no ale jeśli to podzielimy przez 52 tygodnie, no to tygodniówka to jest $60, a ja tutaj wrzuciłem $600, więc 10 tygodni powinno mi się to zwrócić, chyba że cena agi spadnie, no to wtedy to będzie trwać troszkę dłużej. Ja tu robię długoterminową podróż z tym projektem. Zainteresowałem się, zobaczymy, co z tego będzie. Także dajcie znać w komentarzach, no i widzimy się na kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!